burn fast, or burn us out. We walk the wire, love. Don't make me read your mind. Dzień dobry, kochani, witajcie w poniedziałek. Dzisiaj mamy 29. No i co, myśmy dopiero z Frankiem wstali, zjedliśmy śniadanie. W sumie już trochę ogarnęłam, bo zjedliśmy śniadanie, ja nastawiłam, znaczy się wyjęłam zmywarkę, nastawiłam kolejne rzeczy. Teraz będę zdejmować pościel, bo już mamy ją taką wybrudzoną. Zdejmę pościel, nastawiłam pranie, ręczniki. No, tak radzimy sobie jakoś bez Jasia. A nie wiem, co na dzisiaj, słuchajcie, jakie plany, w sumie nie mam pojęcia. Pójdę, zrobię sobie jakiś mały make-up, żeby poprawić sobie troszkę humor. Trochę muszę tutaj odkurzyć. Na obiad już mięso też wyjęłam. I pójdziemy działać tam na dworze, tam przy domu. Będę, nie wiem, czy pójdę do stodoły sprzątać i będę tą blachę wynosić, blachodachówkę wynosić do stodoły. Czy nie, ostatnio to chciałam. Mam to do zrobienia, albo piwnicę do sprzątania i drzewo będziemy wrzucać. Więc w sumie ja miałam mieć... Trochę jestem wkurzona. Dobra, opowiem wam. Trochę jestem wkurzona, bo ja miałam mieć wolne do piątku. I wiecie, zamieniłam się z tą koleżanką tam w ten weekend. Wzięłam za nią tą sobotę, żeby właśnie mieć teraz cały tydzień wolnego, żeby sobie ogarnąć wszystko. I co... I niestety nie, bo moja pani kierownik zmieniła grafik i ja muszę iść w czwartek już, czyli dzień szybciej do pracy. Więc mam tak naprawdę tylko 3 dni wolnego, poniedziałek, wtorek i środa. No i wiecie, w ten czwartek jak ja już idę do pracy, no to ja za dużo nic nie zrobię. Wczoraj chciałam w ogóle sobie robić paznokcie. To był mój plan na niedzielę. Ale nie wiem, co było, bo w sobotę byłam na nocce i był ten jazz w lesie i wiecie, zanim ja wróciłam do domu, położyłam się spać. Spałam chyba do 12:00. Wstałam, zrobiłam śniadanie, wzięłam prysznic i poszłam dalej spać, nie? Byłam tak wykończona po tym całym tygodniu, że no wczoraj prawie cały dzień przespałam i w nocy też spałam, o dziwo. Więc nie wiem, nie wiem, co się dzieje ze mną, ale dużo ostatnio śpię. Mój organizm chyba tego potrzebuje naprawdę. Też chyba stres związany z tym, że wiecie, mama tak... no, wczoraj też mama mało jadła i tak wiecie. I non stop płacze i ja się też z tym stresuję i wtedy... No... Gorzej się czuję po prostu i muszę też odespać, nie? Mój organizm potrzebuje się zregenerować, bo stres tak na mnie też działa, nie? Że ja muszę więcej spać. Tak mam i tyle. Więc no. Myślałam, że będę miała więcej wolnego, ale niestety nie. No i muszę się zabrać. Z drugiej strony sobie tak myślę, że wyspać też trzeba się. Dzisiaj na wieczór będę robić, słuchajcie, rozpiskę naszego wyjazdu, bo już pod koniec miesiąca wyjeżdżamy. Więc muszę rozpisać sobie plan wycieczki, zrobić i tak dalej. Wszystko rozplanować. Co jeszcze chciałam powiedzieć? A! I wczoraj zmontowałam w sumie film, jeden. I słuchajcie... Gdzieś mi uciekły pliki, miałam nagrane, nie wiem, czy ja je mam na tym starym komputerze, ale tam ja raczej ich nie odzyskam, bo... No nie, chyba nie. Chyba ich tam nie było. Albo na tym starym dysku ja miałam je, nie wiem. Nie wiem, gdzie je mam, ale miałam nagrane pliki właśnie z porządkami w kuchni i w łazience z temu i nie mogę tego znaleźć za cholerę. Więc... No, jeszcze to muszę ogarnąć dzisiaj, więc dzisiejszy dzień zobaczymy, jak się będzie przedstawiał, ale no może wieczorem te paznokcie sobie zacznę robić, albo zrobię je sobie wieczorem, zobaczymy. A teraz pójdę coś porobić w ogrodzie i może tam w piwnicy z tym drzewem, bo wiecie, zima już za pasem i ja też w sumie chciałam w tym tygodniu drzewem się zająć, więc no... Nie wiem, ja mam tyle rzeczy do ogarnięcia, że ja nie wiem, w co mam łapy wsadzić, szczerze.
naprawdę. Więc biorę się za zdejmowanie tej pościeli i coś będziemy działać. Thank you.
Dobrze, ale pomknij! No ale las dochnie! Parę razy, co ja to odpalę, to nie będzie lecieć jeszcze! Ja będę... A ty pomknij! Kurwa! Nie udało ci się nic złowić? Ejku, ja się wzięłam za korzenie trawy, słuchajcie. Tam te duże chwasty muszę z sekatorem wykosić. Coś mi brała, ale nie. Ale nie. A w ogóle te hortensje, które zasadziłam, muszę je przesadzić, bo one tutaj, tu nie ma dziury z dołu i muszę też tu zrobić dziurę. Nie wiem, wkrętarką czy się da. Ale muszę je przesadzić, bo one tutaj nie rosną. Więc je przesadzę sobie tu. Ale no, najpierw muszę tu wykosić, wypielić i wtedy je przesadzę. Tutaj ten bałagan też ogarnąć trochę. No tu mamy taki syf. Tutaj jest w ogóle dziura do zasypania i tu jest dziura do zasypania, tak żeby to wyrównać. A potem, nie wiem, tutaj powyrównywać też jakąś czarną ziemią. No, kosiarka ma... Pimpuś! Kosiarka na razie chodzi, ale wylatuje z niej nadal benzyna. I muszę ją jeszcze raz odwieźć, więc dlatego chcę skosić. Skoszę i wtedy ją zawiozę. Póki kosi, no to ja koszę. Trudno, będę więcej benzyny zużywać. Ale no, nic nie zrobię. Chcę skosić. Franek nie chce kosić, to ja to sama skoszę. I ogarnę ten syf tutaj w końcu. Wyniosę tą blachodachówkę do stodoły. Dzisiaj chyba to zrobię wszystko. Ale tu w ogóle jest tak miękko od tych chwastów, że szok. Bardzo miękko. No, tu skosiłam, tam skosiłam. Teraz jeszcze tutaj całe podwórko. Tam z tyłu wszędzie. Tutaj wypielę ładnie koło domu. Więc dzisiaj działam w ogrodzie, słuchajcie. Ale ładnie jest. Wieje. Wieje. Słońce świeci, więc spoko. Nie mogłam sobie spodenki ubrać. Ale dobra, może później. Idę teraz tam skosić. Tanek, no jak ty go nosisz? Ty masz z tymi kotami. No nie, opiemu. On tak się tuli. Ty je masz tak nauczone już chyba, że one się tak tulą, co? No, ja je uczyłem. A dałeś im mleczka? A dałeś im mleczka? Tak. Idź im daj. Albo weź im świeżego z domu, tak? Idź kaj. Fianek. Takie musimy obciąć. Ja dzisiaj sobie też muszę zrobić paznokcie. No, słuchajcie, skończyłam kosić. Skosiłam dzisiaj dosyć dużo, bo tam całą przednią część podwórka tutaj. Jutro jeszcze tutaj muszę skosić. Przestawiliśmy trampolinę. I tam pod trampoliną muszę te dziury jutro zasypać, ale no dzisiaj chłopaki wozili drzewo chwilę i nie miałam taczki, ale jutro to zasypię te wszystkie dziury, tam wsypię trochę trawy, żeby to przegniło i wtedy na to dam piach. Mam nadzieję, że te kury mi tego nie rozgrzebią. No tam trochę zaczęłam kosić już w stronę szklemni, ale z kosiarki cały czas leci mi tutaj to ciasto francuskie. Cały czas leci mi... Poczekaj. Z kosiarki cały czas leci mi benzyna. I muszę ją zawieźć z powrotem do tego pana do naprawy. Ale no ja chcę skosić. Jak ja sama koszę, to ja dosyć szybko to koszę i tej benzyny jakoś dużo tym razem nie ucieka, więc chcę najpierw skosić wszędzie. A potem ją odwieźć, bo wiecie, wtedy przez tydzień pewnie nie będzie kosiarki znowuż. A my teraz robimy kolację. Ja tutaj sprzątam, czekajcie. Gdzie jest?
jakiś nóż. Zrobimy francuskie zawijasy. Franuś zrobi. No. Daj, ja zacznę. No, tak żebyś nie rozcierał ciasta, nie? Ale musimy posprzątać, Franuś, wiesz? Dzień dobry, kochani. Witajcie we wtorek. My zjedliśmy z Franciszkiem śniadanie. Franek, no pomóż mi. Chodź. Sprzątniemy, idziemy dalej kosić. A Jezu, jestem od Nutelli. Tak, to są dowody. Jedliśmy Nutellę na śniadanie. Dobra, przyjdę później w sumie, bo to będzie grzało. Idziemy. Idę wyłączyć telewizor. Ej, ale musimy te rzeczy wziąć, Franek. Kurde. To nie jest tak hop-siup. Ale mieć chyba. Cześć, zrobiliśmy dziury w tych doniczkach, słuchajcie. W końcu będę mogła kupić kwiaty i posadzić, żeby one nie zgniły. Jak nie ma Mimka? No dobrze, ale karmę im też daj, tak? Tu wentylator chodzi. Nikt go nie wyłączył. Właśnie muszę tą sałatę zasiać dzisiaj. Tu będziemy mieli sałatę. Nie, to jest rukola. O kurde. To muszę w ogóle przeszukać, bo tutaj też miałam jakieś nasiona. Tu jest taka ma, słuchaj. Franek. Tutaj mama ją położyła, żeby... No słyszysz? Tamtą żółtą, żółty talerzyk, gdzie jest? Dla kotków. To muszę... No nic, daj im i przypilnuj, niech się najedzą, a i wtedy to wsypi mi na tą karmę, tam z powrotem położę. Gdzieś jeszcze sałatę mam. Przyjść tu zasiać. Przykosić. Wieczorem kosiarkę zawiozę wtedy z powrotem do tego pana, żeby ją tam to zrobił. To co leci. A ty masz drzewo wozić dzisiaj, nie? Wiesz o tym? No. Dobrze, starczy, Franek. One tyle nie zjedzą. Ty im za dużo dajesz. Ale ty im naraz tak dużo dajesz. A potem pies to przychodzi i zjada. Ale ty pilnuj ich tutaj. Gdzie ty idziesz? Jo. Suzi. No co? Weź tu wiadę tam pod piec, jo. A gdzie są moje rękawiczki od wczoraj? Tam koło tutaj. Szklewni? Dobra, to idę sobie tamtą kawę wypić. Czy tutaj mam być? Co? Mam tutaj być? Trochę tu wczoraj skosiłam. Nie ma co. Nie można gadać. Dzisiaj muszę dalej. Muszę tam skosić nasz basen. Jest tak dziurawy. W zeszłym roku go w ogóle nie wystawialiśmy i dwa lata temu go używaliśmy, a w zeszłym roku go nie mieliśmy wystawione. I słuchajcie, on nie był od... Ile żab, o kurde. On nie był od chloru i mędy myszy. Ile tu jest żab? No chodź, Franek, z wędką trochę. Franuś! Chodź, połowisz sobie karaśki. No i co? I ma dziury. Ja muszę kupić takie specjalne plasty do basenu. Go zakleić i wtedy wleję chłopakom wody na tą resztkę wakacji. No, tam muszę skosić. Tam już ta trawa, którą Paweł kosił rotacyjną, już wyrosła z powrotem. Tam bym musiała wypielić te moje krzewy. Ładnie. Także wiecie, ja mam roboty w pip, a czasu brak. No i wkurzona jestem, że muszę iść w ten czwartek na tą nockę, bo jak pójdę w czwartek na nockę, w piątek na nockę, to wiecie, dwie nocki pod rząd, to ja będę znowu wymęczona. I... No i co z tego, że po nocce ja muszę się wyspać, wykąpać i znowu na nockę, nie? To jest takie... No ale cóż, nie ma co... Nie ma co narzekać, dzisiaj jest pięknie.
Bardzo ładna pogoda dzisiaj jest, no. Przyjść do szklarni, ogórasy zalewać. Boże, nie wiem, co z tych ogórków zrobić. Nie mam pojęcia. Muszę znaleźć jakiś przepis na ogórki. Bo szkoda je, wiecie, rozdawać, skoro coś mogłabym z nich zrobić. Chciałabym dokupić. W sumie wiem, co mogłabym zrobić. Tą sałatkę taką, co ja robię. Bo to nie ma znaczenia, z jakich ogórków to jest. Ale muszę wtedy kupić paprykę. Paprykę i co jeszcze? I w sumie tylko paprykę i cebulę. No, ale uważaj, bo mam tu kawę, tak? To weź tam sobie troszkę dalej stań. Dobra? No, przynieś sobie A masz kukurydzę? Kurde, paznokcie dzisiaj muszę zrobić. Dzisiaj będę je robić wieczorem. Tam masz założone już? Młody wędkarz. No, dzisiaj może coś będzie brało, bo dzisiaj jest cieplej. Do walki, do kosiarki i muszę tutaj pozbyć się tych chwastów. Tu już wyrywałam część, bo tu po prostu nie szło ani dojść do stodoły, ani nigdzie. Tutaj też przekoszę sobie tą trawę i tam to też muszę wyrywać. To się tak rozrosło, że szok od wiosny, nie? I te duże ja powyrywam, bo szkoda tej... znaczy się powyrywam. Ja je ucinam, to normalnie jest tak twarde jak drzewo. I tam Bartek wyciął takie te mniejsze chwasty, a te większe, te duże ja powycinam po prostu sekatorem, wiecie, biorę sekator i to ucinam i to jak drzewo pada, więc tak, i wtedy to wywiozę do lasu na jakąś kupę i niech to tam zgnije. Pokrzywy też powyrywałam, tak trochę z korzeniami nawet, więc się biorę za ogarnianie tego podwórka, bo nie mogę już na to patrzeć. No, a w sumie ładuję teraz tą ładowarkę do kosiarki, bo wtedy chcę iść dalej kosić. Tutaj też jeszcze skoszę to. I tak będę kosić i się opalać. Idę zobaczyć. Idę do Franciszka. Janek miał drzewo wozić, ale coś mu dzisiaj to słabo idzie. W sumie tą wodę tu zostawię, bo tu jest cień. No. Tutaj jeszcze też muszę powyrywać te pokrzywy tutaj koło śmietników, zrobić porządek, tak wiecie, odchwaścić to i wtedy tutaj koło domu, nie? Ale to później jak skoszę już tą trawę pod wieczór, może jak będzie chłodniej, bo tutaj tak parzy. Nie służy, tutaj tak parzy, a ja i tak się opalam. O, tu wycięłam też tą lipę, bo tutaj takiego słabe takie przejście było. A teraz zrobiłam tutaj przejście, tak wiecie, porządnie, żeby nie haczyć o tego gałęzie. W sumie tą też jeszcze mogę uciąć. No, ta lipa też, ona idzie trochę na werandę i trzeba będzie ją później i tak tutaj pewnie z tej strony obciąć może te grubsze, nie wiem. Czy ją po prostu tak przycinać, żeby ona nie szła na werandę, żeby nie dawała wilgoci. Tutaj też wycięłam porzeczki, tylko, bo tak... Tu mam, wiecie, te krzewy takie, te, które kwitną na biało i ta porzeczka po prostu lazła mi na ten krzew, a ten krzew wtedy w drugą stronę sobie rósł, nie tak jak ten ładnie, tylko właśnie tak jakoś krzywo, nie? Widzicie zresztą, że on z jednej strony jest ładny, a z drugiej strony taki brzydki. I ja nie wiem, czy ja mam tą porzeczkę, kurde, wyrywać stąd. Ona tutaj i tak nie ma jakichś owoców, bo rośnie pod samą werandą. Nie wiem, czy nie założę tak, to jej nie wyrywę po prostu. No bo bez sensu, żeby porzeczka rosła koło werandy. Nie dość, że to daje wilgoć, wiecie. A tą werandę będziemy chyba obrabiać w końcu, mam nadzieję. No, musimy ją do jesieni zrobić, żeby ta woda tam się nie lała, bo cały czas się leje woda. Bez sensu w ogóle. Więc chyba tą porzeczkę, nie wiem, założę linę, wyrwę ją. Żeby mi pół werandy nie spadło przy tym wszystkim. No, tam już wyjęłam, bo tam miałam wąż i pompę i to mi zarosło trawą i to też będę kosić. Więc idę po Franciszka. Zobaczymy, jak ta kosia odpali. Kurde, miałam kosić trawę, ale słuchajcie, nie mogę odpalić tego gówna. Więc działamy z Frankiem z drzewem. Panuś ładuje, a ja wożę i zwalam. A potem weźmiemy tą przyczepę stąd, zgarniemy te kory. Tutaj te stare drzwi musimy sprzątnąć, rozwalić. Tutaj też jest jakaś siatka, to też wypielić. No, więc roboty ogólnie jest.
najwyżej wieczorem spróbuję tą trawę skosić. Może Bartek coś pomoże, naprawi mi coś tam z tą kosiarką, a jak nie, to będę musiała ją zawieźć. Franek, no ładuj, a nie, co ty zgarniasz? To na koniec. Franek! No, ale wkurzyłam się, bo chciałam skosić tą trawę i się poopalać przy tym. Jest ładna pogoda, no ale co, nic nie zrobię. Głową moją nie przybiję, to po prostu może jeszcze jutro. Jutro w czwartek ewentualnie. No a mam ją tak do góry, bo ta benzyna wylatuje cały czas, więc nie chcę, żeby mi wyleciało. A znowu na sznurek nie odpalę, bo sznurek się wczoraj urwał. I wiecie, zaś niedobrze. Ale coś tam porobimy. Pimpuś czy sushi? On szczeka, potem on się dławi. No dawaj. Jak nie, no to piwnicę mamy też jeszcze do posprzątania. Ale zobaczymy. Najwyżej pójdę tam te chwasty dalej ścinać. I tutaj pościnam te krzaczory. Tą kubkę tutaj też trzeba stąd zabrać. Nie wiem, albo to do pieca pociąć. Co kiedyś była ta... Kiedyś ścięłam tą tuję i ta kubka tutaj została od tych tuj i tak wiecie. Bałagan tylko pod... Aj. A ty schodzisz, czy co? Co? A wodę może sobie przynieść, co? Tam koło stodoły, ja mam na tej bańce duże, idź sobie przynieść i się napij. No, skok. Bo zaraz pojedziemy zawieźć przyczepę do góry. Wtedy Franek będzie wrzucał, a ja będę tutaj, albo razem wrzucimy, nie wiem. Ale tutaj musimy właśnie to, co mówiłam wam, że chcę posprzątać. Może wyjdziemy tą przyczepę i ja to tutaj ogarnę. A chłopaki niech to sobie wożą. Tą pompę w końcu wyciągnęłam, odcięliśmy ją i tutaj wąż mamy zawieszony. Tu posprzątałam. Jest ogarnięte. Wiecie, jak faceci nie ogarną, a kobieta przyjdzie, zamiecie, posprząta, ogarnie, poukłada. Nie wiem. Ja tak mam, ja nie lubię w takim bałaganie, nie? Sushi. Sushi ty też nie lubisz, prawda? No, kartony tam porwaliśmy na jedno miejsce, wszystko poukładane ładnie. Tyle drzewa już mamy. A jeszcze tam te dwie piwnice trzeba ponawozić, ale tam ja muszę najpierw też wszystko posprzątać. Tam jest jeszcze ta kanapa stara do porąbania i tam to te części drewniane, które są trzeba spalić, a te resztę wywalić. I tak wiecie, coś tam działamy. Kosiarka mnie wkurzyła, tam ją postawiłam na razie. Idziemy sobie zrobić coś do jedzenia. Kiedy pojedziemy to odwieźć, wtedy ja muszę tam te z podwórka wziąć, te chwasty wywieźć w las i wtedy tutaj ewentualnie. Franciszek, idziesz? No dobra. Teraz zrobię jedzenie, tak? Gdzie ty to szmergasz? Czekaj, muszę iść jajka zobaczyć, czy są. Tam chciałam schabowy zrobić. No i dupa z kosiarką, słuchajcie. Zawiozłam ją do tego pana do naprawy znowuż, bo ona nie odpala, w ogóle nie styka. A urwał mi się ten sznurek. O Boże, spać mi się chce, zjadłam obiad. Tak mi się spać chce teraz, że szok. No więc zawiozłam tą kosiarkę. Byłam jeszcze u sąsiada, bo myślałam, że mi kurde wóz pożyczy do pożenia drzewa. Ale mówi, że nie, bo on tam stoi za długo i tak dalej. Wiecie. Teraz będę musiała coś szukać na internetach, żeby kupić podobny wóz. Bo w tym naszym w ogóle nie można zrobić tych kół, bo tam każde koło było inne. Ja nie wiem, jak mój tata to robił, ale jakoś to tam miał sklecone. A teraz już ciężko dostać takie opony do takich wozów w ogóle. No, nie ma czegoś takiego, ludzie już się nie bawią w to, albo mają takie wywrotki, dwupołówki, albo inne takie, wiecie, już konkretne rzeczy, nie takie stare, dawne. Więc tak, jadę do domu, zobaczę, pójdę jeszcze do szklarni
I chyba pójdę posprzątać trochę w kuchni, odkurzyć, bo tam dzisiaj nam się nanosiło. Chodziliśmy z Fiankiem od tej trawy i od tego drzewa, wiecie, to się jednak nosi, nie? I będę sobie te paznokcie robić, bo dzisiaj przywaliłam sobie jednym paznokciem i tak poczułam, że on już jest taki, no, że to nie jest to samo, jak ja je robię sobie od początku, nie? Więc jest taki jakiś luźnawy, więc nie chcę stracić palca, nie chcę sobie zrobić krzywdy, więc dzisiaj je będę robić. Zmontuję później film. No. I tak dzień zleciał, słuchajcie. Ale dużo dzisiaj zrobiliśmy. Jeszcze piwnicę trochę posprzątałam tam. Także jestem zadowolona ze swojej pracy dzisiejszej. Nie wiem, czy teraz pójdę. W sumie zimno jest wieczorami, kurde. Niby jest... Dzisiaj jest co? Ostatni lipca, nie? A jest zimno, jest 16 stopni. Kurde, ja pamiętam, jak myśmy w lipcu kiedyś, jak to tak było cieplej. Jak myśmy w lipcu jeszcze o 22 z Łomki jechali. Kurde, było gorąco, cierpnie. Teraz ja nie wiem, jakoś te pogody są takie pochrzanione. To myśmy wracali z Łomki, to było tak gorąco, że myśmy na tym stogu siana z tatą jechali. I też na takich właśnie koszulkach, tylko na ramionczkach, nie? A dzisiaj już widzicie, w ciągu dnia ciepło, a wieczorem chłód. No, tu sąsiad już ma skombinowane baloty, patrzcie.